24 pytania. Rozmowa poranka. Droga, Kania, w studia już jest zapowiadany gość, pan wiceminister Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Panie ministrze, rozmawiamy cały czas o zbożu, jest to temat, temat numer jeden. Jak, będą wyglądały, jak będzie wyglądał monitoring transportu ukraińskiego zboża przez Polskę i cała logistyka. Czy już mhm. rząd nad tym, o tym, że rząd rozmawiał, to wiemy, ale jak pytamy teraz o szczegóły. No tak, pod auspicjami pana premiera Mateusza Morawieckiego są organizowane sztaby zbożowe, które odbywają się regularnie. My też mamy spotkania z panem ministrem Robertem Telusem w ramach takich roboczych spotkań. Oczywiście kwestia celna, kwestia odpraw na granicy to jest trochę inna sprawa kompetencja kasu, który myślę, że na pewno jest tym a temporacji. Jeśli chodzi o logistykę, to ja tu pragnę zapewnić, że zdolności portów są wystarczające do tego, aby rozładować to zboże. A czy my przede wszystkim dzisiaj mamy duże wyzwanie pod kątem wywiezienia tego, co się na terenie Polski znajduje, czyli te wszystkie zasoby magazynowe. I myślę, że tutaj jesteśmy no, dobrze przygotowani. Oczywiście w zboże to nie to, co węgiel, więc składowanie, czasowe magazyny i tak dalej wymagają większych operacji. I te zdolności, jeśli chodzi o magazynowanie w portach, są mniejsze, dlatego aura jest niezwykle tutaj istotna, ale oceniamy to na około. Około, mówię, bo to zależy oczywiście od, od paru warunków, ale zdolności portów są w granicach miliona ton przeładunku miesięcznie, więc myślę, że poradzimy sobie z tym tematem. Oczywiście, drugi, drugi aspekt to jest ustanowienie już stałego połączenia, jeśli chodzi o właśnie ten potok, ten, ten dostarczanie zboża do polskich portów z Ukrainy. I to myślę, że jest duże wyzwanie dla Naszych portów, ale tu też jestem spokojny w tym zakresie. Ustanowienie stałego połączenia pozwoli na w zakres, rozpoczęcie inwestycji, które już pod kątem przyszłości mamy nadzieję ustabilizują sprawę, w, jeśli chodzi o magazynowanie już w portach, ale przede wszystkim budowę nowych silosów. Nad tym już Ministerstwo Rolnictwa od dawna pracuje. Panie ministrze, wiemy, był pan przez wiele lat europosłem. Wiemy, jakie są przepisy unijne, że zboże. Wjeżdża, ale kraj docelowy tutaj właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo w każdej chwili można zmienić stację docelową. Korzystają na tym różne nieuczciwe, można powiedzieć, firmy. W tej chwili trwa śledztwo, właśnie jak do tego doszło. Czy tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, pani Ministrze, że właśnie mamy monitoring, ale przewoźnik może w ostatniej chwili zmienić o miejsce docelowe i rozładować to zboże w Polsce? Znaczy, po, myślę, po, po ustanowieniu odpowiednich przepisów nie będzie takiej możliwości. na tym obecnie pracuje zespół, prawdzie nie nasz logistyczny, bo my się przede wszystkim logistyką zajmujemy, a ja szczególnie w kwestią wywozu sportów. No ale są przyjęte zasady i sposoby na to, aby zabezpieczyć to przede wszystkim przejście zboża w tym zakresie, a nie tylko, bo innych produktów, tak aby Stworzyć takie już stałe połączenie z polskimi portami, w, w ramach oczywiście nowej, zupełnie nowej, bo to przecież pojawiająca się taka droga przepływu towarów z Ukrainy, którą obecnie tworzymy i myślę, że chwilę jeszcze potrwa przy różnych perturbacjach, ale to stałe połączenie w, ma ogromną szansę na funkcjonowanie. Tu jest podstawa kon, kontrakty długoterminowe, Terminowe, które muszą się pojawić, i w tym zakresie na pewno sytuacja będzie uspokojona. Chciałam zapytać o również temat, który jest bardzo blisko związany z pana stanowiskiem w tej chwili. Sprawa odry. Odrą pan się zajmuje od wielu, wielu lat. Teraz mamy taką sytuację, że mamy inwestycje, które mają być wstrzymane na żądanie Niemiec, przynajmniej tak Niemcy oczekują. Mamy też. Problem związany z zanieczyszczeniem Odry. Czy jest w ogóle wyjście z tej sytuacji? Bo widać, że Odra jest punktem zapalnym, granicznym. No tak, tutaj mamy dwa aspekty, które są związane z Odrą. Pierwsza dla nas niezwykle ważna. I w ramach tego prowadzimy odpowiednie inwestycje, czyli zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przeciwzlodowaceniowe przed wszelkimi rodzajami powodzi czy podtopień, które się regularnie odbywają na odrze. W związku z tym muszą zostać wykonane inwestycje w postaci tych narzutów kamiennych, które już prezentowaliśmy. Jest to jak najbardziej ekologiczna, w żaden sposób nie ingerująca w środowisko budowla, czyli tak zwana ostroga, która powoduje w zacieśnianie odry w ramach nurtu swojego, więc naturalny sposób odra sama czyści się, jak gdyby w ten sposób pogłębia się i możemy uzyskać odpowiednią głębokość, przede wszystkim dla przejścia lodołamaczy, bo tu jest największy problem przy ujściu Odry. Zlodowaczenie powoduje przede wszystkim właśnie wiosenne powodzie czy podtopienia i z tym musimy walczyć, bo to jest bezpieczeństwo ludności. Takie same ostrogi znajdują się po stronie niemieckiej, tylko betonowe i proszę zwrócić uwagę, one są ekologiczne. Zresztą inwestycja, która obecnie trwa chociażby we Frankfurcie, betonowanie na nabrzeża w żaden sposób nie wpisuje się w tą politykę niemiecką, tylko my przyjęliśmy zasady, zachowujemy się racjonalnie. No, no, nie robimy tego, co Niemcy robią, wymyślając nie wiem, że nie wolno portu kontynerowego budować w finałściu, bo będzie falowanie statków i wszystko, co jest po stronie niemieckiej, zginie, a Nord Stream w ogóle nie przeszkadzał w tym zakresie, już nie mówiąc o innych terminalach niemieckich, które były oddawane. Panie tam pośle, w porządku panie ministrze, to ale, różnie, ale to różnie jest... Pod, od pod, punktu widzenia zależy. Dlatego mówię, no polityka niemiecka się całkowicie skompromitowała, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i po prostu nie wchodźmy w te same buty, które chcieliby chyba, żebyśmy weszli, że będziemy wszystko krytykować. Nie, my jesteśmy za tym, żeby oni realizowali swoje inwestycje. Popieramy je i w żaden sposób nie będziemy ich kontestować. Natomiast no, też żądamy pewnej racjonalności z naszego punktu widzenia i inwestycje, które zostały rozpoczęte, muszą zostać zakończone, ponieważ one mają właśnie z jednej strony to bezpieczeństwo, a brak ich zabezpieczenia spowoduje katastrofę budowlaną, bo te narzuty kamienne naturalne, bo to jest z żadnego innego materiału nie budowane tylko z narzutów, z kamienia naturalnego, muszą być zabezpieczone, bo spowodują uszkodzenia mostów, czy nie wiem, nabrzeży, innych urządzeń wodnych, więc realizacja musi zostać dokończona w tym zakresie i takie tak też uczynimy. I kolejny punkt zapalny to jest który, o którym sporo się ostatnio mówi, to jest portfel blągu. Trwa spór na linii rząd-samorząd, czy zostanie on rozwiązany. Czy ja myślę, że to jest sztucznie wywołana, e, e, jak gdyby, taka konfrontacja, zresztą nie, nie z naszej winy. No, my przystąpiliśmy do inwestycji, która, jak się okazuje, e, dzisiaj pokazuje bezpieczeństwo, e, bezpieczeństwo granic Polski, jakie ma ogromne znaczenie, ponieważ właśnie kończą się manewry na zalewie Wiślanym i głównym, jedynym przejściem przez na zalew Wiślany, jest nasz tor żeglugowy, który świetnie spełnia rolę pod kątem bezpieczeństwa, a z drugiej strony jest przecież elementem rozwoju gospodarczego. My deklarujemy chęć pełnej współpracy w tym zakresie, zresztą były komisje sejmowe, nie wiem, spotkania i tak dalej. Tam trzeba tylko decyzji, żebyśmy zainwestowali te 100 milionów w modernizację nabrzeży, który już przygotowaliśmy na tą okoliczność i myślę, że te wszystkie per wynikają tylko i wyłącznie z pewności takiego prężenia, nie wiem, wyborczego, przedwyborczego naszych przeciwników, mózgów, które nie mają żadnego znaczenia i sensu, bo tak czy tak my musimy zrealizować inwestycje rozbudowy portu w Elblągu, czy na Zalewie Wiślanym, jakakolwiek inna forma musi stać się faktem, bo my potrzebujemy terenów portowych. No dzisiaj jest to podstawa. Mamy węgiel, mamy zboże, mamy inne produkty możemy się świetnie rozwijać i to jest szansa dla Elbląga, żeby się rozwijały. I mamy tako, takie zaczeczewienie, które zupełnie nie ma sensu. To wynika z tego, że samorządowcy nie chcą rozwoju Elbląga, bo teraz będzie referendum, zapytanie, ankieta wśród mieszkańców, czy do tego się sprowadzasz? Dlaczego ja, nie, chcą? nie? Nie chciałbym wchodzić w te rozgrywki lokalne i w ja nie wiem, taką no, w, w, w elbląską politykę, bo naprawdę nie do tego jestem. Nie, znaczy nie, no, może z całym szacunkiem, oczywiście, do tego, ale przekładanie takich lokalnych rozgrywek pod to, pod, pod naprawdę historyczny moment, który może spowodować zupełnie odmienienie się tego regionu, a przede wszystkim rozpoczęcie w końcu działalności portu, gdy zacznie pieniądze przynosić, bo to o nic innego nie chodzi. Żadna nie wiem, filozofia polityczna, tylko ma to pieniądze przynosić, przyciągać inwestorów i tak dalej. Więc to jest taki apel, który. Który kierujemy, żeby po prostu skończyć z tym lokalnie, a rozpocząć globalnie myśleć o tej sprawie, czyli po prostu przystąpić do tych negocjacji, rozpocząć tak, abyśmy mogli rozpocząć modernizację portu. Powiedział Pan o y, strategicznej inwestycji. Taką strategiczną inwestycją to był przekop mierzei wiślanej. Wielokrotnie rozmawialiśmy w studiu polskiego Radia 24 mm. na ten temat. Na temat, zanim ruszył przekop, się ruszył, oddanie przekopu. Y, mnóstwo krytyki, fala krytyki się wylewała pod adresem y, m, przekopu mierzei. Udało się. Ale Pan tutaj właśnie w studio mówił o zakusach i wpływach rosyjskich, którzy, wpływy rosyjskie, które chciały, chciały uniemożliwić, chci, Rosjanie chcieli uniemożliwić tę inwestycję. Teraz wszyscy się wtedy, przeciwnicy tej inwestycji śmiali z tego, że jest to fobia antyrosyjska. W tej chwili po agresji na Ukrainę, Rosji i po agresji wobec Polski różnego rodzaju działań hybrydowych zaczę, rozpoczyna się budowa Zapory elektronicznej na granicy uh -huh. polsko-rosyjskiej. I mamy znowu przeciwników, że jest to niepotrzebne. Jak pan uważa? Czyli ja myślę, że temat ten chyba jednoznacznie został potwierdzony. Przede wszystkim zasadność wszystkich inwestycji, czy zapora na granicy białoruskiej, która była też przecież krytykowana. Z drugiej strony cała inwestycja nasza, która była krytykowana, zresztą do dzisiaj można w pewnych stacjach jeszcze usłyszeć, a po co oni to zbudowali. No, no, no więc cały czas te wpływy chyba są, skoro nie widzi się, czy też odpowiednio odpowiednie osoby nie widzą potrzeby i znaczenia tej inwestycji. No myślę, że jednoznacznie te ćwiczenia pokazały, jak istotna jest kwestia. Z drugiej strony Rosja jest największym agresorem. My mamy potężne zobowiązania, jeśli chodzi o tę granicę. Ona była w ogóle niekontrolowana. Dzisiaj ma pełen dostęp. Dzisiaj mogą spokojnie zresztą. Państwo możecie zobaczyć na Twitterze, czy nie wiem, na innych stronach wpływające jednostki straży granicznej przewożące wozy bojowe, wejście w również innych jednostek, więc to wszystko funkcjonuje i bardzo dobrze się sprawdza pod kątem bezpieczeństwa. No Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Chociaż, jak się wydaje, w, no w, w, w stronach chyba rosyjska tak mocno pracuje, że po prostu cały czas próbować to zawróć. Wuchować, ale dzisiaj granica jest w pełni kontrolowana, to jest natowska granica przy chyba najbardziej niebezpiecznym państwie na świecie, które ma swobodny dostęp, Polska ma swobodny dostęp do tego akwenu, a do tej pory takiego nie miała. Ale z drugiej strony, my też przygotowujemy rozwiązania, które pozwolą już gospodarczo i turystycznie nie tylko Elblągowi, ale całości całego, całemu zalewowi, więc wszystkim tym miastom, które się znajdują swobodnie rozwijać się. W tym roku mamy przecież rok kopernikowski, więc w Flomborg w, w i w te inwestycje, które tam robimy, wszystkich zapraszamy. Również drogą wodną w tym zakresie, no myślę, że na pewno to będzie ogromny boom turystyczny, który też się bardzo cieszymy, że tak będzie, a to całkowicie przeczy tym wszystkim oponentom i malkontentom, którzy tutaj mówili że e, jak ta inwestycja jest, nie wiem, no, w, niepotrzebna. Z drugiej strony też powtarzamy, że ta inwestycja cały czas trwa. Trzy etapy. Pierwszy przekop, drugi pogłębienie rzeki Elbląg i dojście do portu wybląku, trzeci pogłębienie zalewu Wiślanego, więc wszystko ma się w tym roku zakończyć jesienią i wtedy tor będzie w pełni gotowy na przyjęcie już większych jednostek. One są ograniczone, ale tak jak zakładamy na rozwój portu, tego portu i przede wszystkim na ruch tych kabotażowców spokojnie wystarcza, właśnie tego. Ale proszę Państwa, czas zweryfikuje i poglądy, i postawy, a także przydatność inwestycji. Marek Grubarczyk, wiceministra infrastruktury, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję.